Dzień 27. Moc grzechu złamana. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie ma wiele aspektów. Jednym z nich jest to, że nam w mocy krzyża grzech... Jeszcze raz. Dzień 27. Moc grzechu złamana. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie ma wiele aspektów. Jednym z nich jest to, że nam krzyżu moc grzesznej natury została złamana dla wszystkich tych, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą. Wierząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Rzymian 6:6. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wiersz 11. Gdy Jezus oddał życie na krzyżu, to została złamana moc grzesznej natury w życiu każdego wierzącego. To jest fakt historyczny, który staje się rzeczywistością w życiu chrześcijanina tylko wtedy, gdy on w to uwierzy. Oznacza to, że twój brak miłości, twoja bezwzględność, twój gniew, twoja pożądliwość, twoje zatroskanie, ta niekończąca się lista umarły na krzyżu. Jest to wspaniała nowina, oznacza ona, że nie musi tobą kierować postawa pozbawiona uczucia, twoje samolubstwo, gniew, pożądliwość, myśli, pragnienia i tym podobnie. Moc tych grzesznych uczuć, postaw i zachowań została unicestwiona. Problem, jaki napotyka większość chrześcijan czytających ten tekst biblijny, jest taki, że dochodzą oni do wniosku, iż powinni dążyć do okazania Bogu posłuszeństwa z Jego pomocą. Przyjrzyjmy się na przykład chrześcijaninowi, który zmaga się z gniewem. Dochodzi on do wniosku, że jeśli moc tego grzesznego uczucia została złamana na krzyżu, to teraz może sam się od niego powstrzymać. Człowiek ten odczuwa wielką ulgę, ponieważ jest pewny, że w końcu odniesie zwycięstwo. Wkrótce zdarza się coś, co wzbudza w nim gniew. Może ktoś zajechał mu drogę albo powiedział coś nieuprzyjmego? Natychmiast rodzi się uczucie gniewu. Człowiek stara się je tłumić, ale przekonuje się, że ono wciąż uporczywie wraca. Nie chce go, ale nie ma siły, aby się go pozbyć. Zastanawia się, dlaczego stale reaguje w ten sam sposób. Dochodzi do wniosku, że zapewne nie prosił Boga o wystarczająco dużo mocy lub nie otrzymał je od Niego w takiej mierze, aby mogła go wesprzeć we własnych wysiłkach prowadzących do przezwyciężenia gniewu. Zatem błaga Boga, aby odsunął od niego złość, aby dał mu potrzebną moc, aby zapewnił mu zwycięstwo. Mimo to w jego życiu powtarza się ten sam schemat. Wciąż doświadcza porażki w starciu z dręczącymi go grzechami. Poczucie przegranej i dezorientacja coraz bardziej się pogłębiają. Znowu kwestionuje swoją szczerość, a jego chodzenie z Panem brakuje tam pokoju. Złamanie na krzyżu mocy naszej grzesznej natury stało się faktem. Nie oznacza to jednak, że jeśli w to wierzymy, to możemy być posłuszni Bogu za sprawą własnych wysiłków. Pamiętajmy, że nawet jeśli przytłaczający wpływ naszej grzesznej natury został zniweczony na krzyżu, to sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego być posłuszni Bogu. Poznanie tej prawdy i wiary w nią nie wystarczy. O nie, tylko w jeden sposób możemy odnieść zwycięstwo, za którym tam tęsknimy. Zwycięstwo nad pokusą i grzechem pojawi się w naszym życiu tylko wtedy, gdy wierzymy w prawdę o ukrzyżowaniu naszej grzesznej natury i gdy jednocześnie pozwolimy Chrystusowi
żyć Jego zwycięskim życiem w nas. Bo nie uznając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Rzymian 10:3-4. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Filipian 1:21. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Co stało się na krzyżu z mocą grzesznej natury chrześcijanina? Jeśli ktoś poznał tę prawdę i wierzy w nią, to czy oznacza to, że może teraz być stale posłuszny Bogu? Dlaczego tak? Albo nie? Czy kiedykolwiek prosiłeś Boga, by usunął z twojego życia określony grzech, a mimo to nadal się z nim zmagałeś? Czy z powodu tych nawracających grzechów czułeś, że nie jesteś chrześcijaninem? W jaki sposób Bóg chce, abyś poradził sobie z tym uczuciem? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg wciąż prowadził was swoim Duchem Świętym. O to, aby Bóg pomógł ci, abyś pozwolił Jezusowi żyć w tobie i przez ciebie Jego zwycięskim życiem. O osoby na twojej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3:16-19. Napełnij nas swoim duchem, wzmocnij nas mocą swojego ducha, abyśmy mogli ostać się w obliczu wszystkich ataków wroga. Napełnij nas swoją miłością i otwórz nasze oczy na zrozumienie miłości Chrystusa, abyśmy objawili ją innym ludziom w słowie i w czynie.